wszystkie dzieci odwiezione do szkoły, a ta pani nie chce współpracować i nie chce iść na nogach do domu. Znaczy się chciała, ale coś, o, rusza się powoli. Idziemy? Idziemy, tak? Dobrze. Wybaczcie, że tak z lotu ptaka, bo nie mam kamery przy sobie, a ja tak lubię czasami do was sobie pogadać. W ogóle dzisiaj wstaliśmy wszyscy tacy opuchnięci. Nawet do Enisa mówię, Enis, jaki ty jesteś spuchnięty na buzi. Ja nie wiem, czy to przez to, że te żaluzje się zamyka, jakieś takie mała filtracja powietrza jest, czy co. Bo naprawdę, ja sama widzę po sobie, że jestem jakaś taka opuchnięta dzisiaj. Ja nie wiem. I uciekam szybko do domu, zrobimy kawkę, biorę się do roboty. Dzisiaj nie wiem, czy wam mówiłam, ale jest czwartek. Mam sporo pracy w domu, a w sobotę mam gości u tych, co byliśmy na weselu w Turcji. Także chcę być przyszykowana, coś tam ugotować chcę. Może, chociaż Haka mówiła, oni chyba raczej przyjdą na herbatę, powiedzmy, i kawkę. Ojciec, także jakieś ciasto upiec, chociaż mi się tak nie chce, tak nie lubię piec ostatnim czasem, że stwierdzę chyba, że poproszę ciocię, o, po prostu poproszę ciocię, albo coś kupię, no, na tej zasadzie. No, także woda mi się już na kawkę gotuje, tym razem już z aparatu. Woda się na kawkę gotuje, a ja wam powiem, że o co mi chodzi z tymi żaluzjami, bo tak chaotycznie to powiedziałam. My spuszczamy te zewnętrzne żaluzje na wieczór, bo te łóżka są tak powiedzmy przy oknach. Nasze to już w ogóle jest przy oknie. I tam są takie wywieczniki i z nich tak po prostu wieje na twarz, na głowę, żebyśmy się pochorowali. Ja dlatego spuszczam te żaluzje, bo to troszeczkę osłania. Pomimo tego, że w tych oknach zamykamy te takie wieczniki, to i tak gdzieś tam wieje, wiadomo, jest zima. I później byśmy byli wszyscy chorzy. Także, no, tyle. Tyle w temacie. A, zapomniałam wam jeszcze powiedzieć. Babci paczka przyjdzie w piątek. Szkoda, że tak późno, ale przyjdzie w piątek paczunia. Otworzę ją, wszystko posprawdzam i wysyłam do babci. Jest, jest. Mamy to. Jest piątek. Jaki ten tydzień był dla mnie ciężki. Pod względem wszystkiego. Wszystkiego. Babcia pojechała. No i trzeba było zaś w świecie wrócić do normalnego trybu życia. No i tak jakoś, nie wiem, no zleciało, ale było ciężko. Budziłam chłopaków, ale jeszcze nie wstali. Dzisiaj chłopcy wcześniej kończą, bo nie idą na świetlicę. Piątki nie chodzą. Także będę w rozjazdach. Każdy skończy o innej godzinie. Ale co jest najważniejsze, jadę po paczkę dzisiaj, bo wczoraj ja zapomniałam, że w ogóle wysłali mi maila, że paczka najpierw będzie w piątek, wczoraj wysłali mi, że będzie jednak w czwartek, czyli no tak jak dostałam tego maila, to był czwartek i że będzie w czwartek, o to mi chodzi, Boże, czy ty śpi jeszcze. I no ja w ogóle pojechałam do sklepu, zapomniałam o tym, no i przyszedł mail, że w skrzynce jest ta kartka, żeby z nią jechać jutro na pocztę i odebrać paczkę, więc tak, będę musiała jechać, odebrać paczkę i sprawdzić ją. Zobaczymy, czy wszystko w ogóle doszło w całości. To jest najważniejsze. A przy tym, że nagrywam, to dzisiaj sobie troszeczkę później tak zasiądę i mam takich fajnych parę pytań od was, od widzów, na które chciałabym odpowiedzieć, bo jest dużo nowych widzów i stwierdziłam, że fajnie będzie po prostu tak jakby troszeczkę odświeżyć te moje życie i takie różne relacje. Także fajne pytania są i na nie później, na jedno bynajmniej odpowiem, a na następne odpowiem w innym filmiku. Także za chwilę się widzimy. Nie, 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 nie
Gold Run. Próbujcie. Mama, mogę też. Nie. Chcę mama. To jest kamera, Adam. Mama, ja film. A Jaś ma. Tak. Mama, mogę? Nie. Nie otwieraj, bo to idzie dla babci. Mogę? Mogę, mama? Dwa, co dwa. A Asma, kızım kırılır bak bardaklar ha. Wow. Oğlum sabah kalktı. Bu da evet. Bakayım ben. Babci. Babcia ma fajne, ona ma ładne niego. Umse. No. Mama, matkę. Mama. Asma, nie pójdę. Ja. A to resztę. Daj, bo mamy następne. Oğlum kapat güzelce. Elif kapat. Elif kapat. Kırılır kızım bardak. Kapat güzelce. Ya, bu skoro historia. Dobra, na stół, chodź na stół. Dobra. Ale takie duże? Jej, babcia tyle kawy nie będzie robić. Nie wiem, że jest takie duże. Nie tak, kawę psujesz. Ale ładnie jest. Chodź na stół. Tu jest dla babci czajnik. Co to jest? Czajnik dla babci. Mama, nie. Ale nie mam nie otwieraj. Tak, Asma, mam papki. Ja odejdź z kamery. Mama, co Eli zrobił? No i chowamy Eli, pójdź. Babci trzeba wysłać, wiesz? A to, co? Mama! Eli, mama! Ładne. Co tam jeszcze? A tam te malutkie pakiety, zobacz, co jest Eli, pójdź. Co? No. Także nie wiem, czy mnie widać w sumie dobrze, bo Hania mi tylko przekręcą kamerę. Momento. Nie, ładnie otwórz. I teraz dalej mnie nie widać, no ale kurde, czekaj. Ja z tym powoli. Sorry. Daj, ja zrobię. Elifuś, nie rozwalaj całego! Ja ci na stół. No dobra, pakiet przyszedł, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zapakowane, to jest plus. Zamówiłam, pokaż ten czajnik duży, cygielek. Zamówiłam babci do parzenia kawy, ale to jest olbrzymie. Gdzie babcia? Babcia chce tylko cygielek na jedną kawę. No ale to nie zawiodę. Tutaj mamy. Czajnik do herbaty jest taki, jak miał być. Nie wiedziałam, że ten tygielek będzie taki duży. Tutaj są łyżki. Aj, ładnie ten nożyczka. Ale się porozwalały. O, nie. Są łyżeczki do herbaty. Nie ruszaj, Jasinuś. Nie, robię tak, czy nie. Nie ruszaj kamerą, bo się ten... Tutaj są takie łyżeczki złote. Ja wam później jeszcze pokażę na spokojnie wszystko. Pomóż, Jasinuś, tym. Także naprawdę bardzo fajnie to jest zapakowane wszystko, te szklane rzeczy. Jestem pełna podziwu. Ale później wam na spokojnie, tak jak mówiłam wam, pokażę wam plusy, powiem wam o plusach i minusach. Ja nawet nie wiem, co ja zamówiłam tej babci. Weź się tym to położ na stół. Mama! Misiu. Ale chcę to po prostu posprawdzać, czy to się nie pobiło, nie potukło i tak dalej, nie? Co, Eliuś? Ty nawet nie wiem, co to jest. Ale to nie maluj się teraz, kobieto! Także... Co tu zamówiliśmy babci jeszcze? No taki... A, zestaw do kawy. Wiesz, że babcia dostała taki olbrzymi tygielek. To to jest zestaw do kawy, który wygląda... Ja się... Nie, pokażę. No tak. Dobrze, niech kamera. Nie powiedz, ale nie ruszaj, tak nie trzęść kamerą. Nie, to ładnie pozaklejam, ale tu są takie ładne tacki. Nie spodziewałam się, że to będzie takie właśnie duże. Na tackę się kładzie szklaneczkę z kawą i talerzykiem i szklaneczkę do wody i tutaj jest jeszcze takie na jakiś tam smakołyk, żeby włożyć. No, także ja tym częściej kamerą. Tutaj nie wiem, co to jest. Ale jest to kamera. Są te małe miseczki takie na słodycze. Tutaj są szklaneczki do wody. Bo to po przy tureckiej kawie zawsze musi być szklaneczka do wody. Zobacz, jakie ładne. No nie bierz kamery, tylko pokaż do kamery tam.
A, widzisz? Bliżej trochę. O. Daj. Jasinuś. No ładnie. Kochani, coś wam pokażę. Widzicie to, co ja? 2 tygodnie temu nie było tutaj nic. Po tych takich mrozach zaczęła wychodzić wilgoć. I jesteśmy przerażeni, ponieważ sąsiad po drugiej stronie ma całą tą ścianę, stąd tutaj. Całą ścianę ma czarną. No jak widzicie, my też mamy tutaj nie za ciekawie. Zaczęło wychodzić. Sąsiadka naprzeciwko mnie, cała ściana czarna. To już jest zgłoszone do spółdzielni. Ma ktoś przyjść to sprawdzić, bo to tak nie może być. To jest blok, który ma 2 lata. Czekajcie, przestawię sobie kamerę na siebie, może będzie tak lepiej. Tak sobie przestawię kamerę, bo nie będzie się patrzeć na tam wilgoć. Tam już ja też nie lepiej wyglądam, ale wiecie, co chodzi. To tak nie może być, bo to są nowe bloki, które mają 2 lata. I wszyscy mają wilgoć. Cioci to już wyszła rok temu wilgoć na całą ścianę, gdzie musiała wyrzucić nawet nowe meble, sobie wyobraźcie. Taka była wilgoć. No i sąsiedzi to zgłosili. Ta sąsiadka pode mną nie ma, ale ja też jeszcze 2 tygodnie temu nie miałam. I zaczęło się od małej plamki, a już się to rozprzestrzenia i robi się coraz większe. I to czuć już w tej sypialni. Ja wam powiem, że ja dbam o to, żeby okna były zawsze otwarte. Czy to jest mróz, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, ja dbam o to, żeby okna były na rozścież otwarte, żeby te 10-15 minut zawsze te mieszkanie się wywietrzyło. I zawsze tak robię. I jestem w szoku, że takie coś nam w tym roku wyszło. Zaś Hakan pytał swojego znajomego, bo on się właśnie budował i ten znajomy powiedział, że coś musiało być źle zrobione w takim bądź razie, bo to jest niemożliwe, żeby w nowym budownictwie ludzie mieli czarne ściany, więc... Masakra. Dlatego może też jesteśmy ostatnim czasem tacy opuchnięci, bo to może, wiecie, gdzieś tam reaguje organizm na to, bo to jednak jest grzyb. Więc no zobaczymy. My jak śpimy, to oczywiście drzwi otwieramy w każdej sypialni, żeby się nie kisić, wiecie, w tych sypialniach. No i... Kawa mówi cześć. Tutaj jest Ela. No i zawsze mamy takie, żeby to filtrowało te powietrze, żeby się nie zamykać w tych sypialniach. Taka dobra. Nisoś? Nisa! No proszę cię! Muszę iść posprzątać, wywaliła te rzeczy z szafy.
taki armagedon, muszę sobie postawić ten i się trochę schylić. Nie klikaj tam nic. Wielki armagedon, bo przychodzą do nas znajomi. No i byliśmy na zakupach jeszcze. Plus Jasi ma posprzątać, Elis ma zrobić lekcję, Misa pomaga też w sprzątaniu i jedzeniu, Elip ją czesała. No, wielkie, wielkie bum. Ale dzieje się, dzieje. Także my się bierzemy do dzieła, a wy możecie się przyglądać. Teraz wam pokażę, jakie zrobiłam trzecie ciasto, które przyszłam. Misu! A gdzie ten pomidor z podłogi? Chciałbyś do odkurzacza? Jest. Kto przychodzi do ciebie? Hasena, Hasena i? Jęga Hasena, tak? Brawo. Lekcję rób, bo Enis jedną kartkę godziny czasu siedzi przy niej. Dobra, tutaj jest zrobione ciasto przez ciocię. To jest takie zwykłe ciasto. Taki kek, jak oni to mówią. Jasny już kawałek tutaj zjadł, jak widzicie. Ciocia mi zrobiła, bo ja po prostu no nie mam na to czasu i szczerze mówiąc nie chciało mi się nawet. Ale ciocia zrobiła, jest niezawodna. Także super, spróbujemy na pewno. Ona bardzo dobrze piecze. Tak się nagram w lusterku dla was na chwilę. Powiem wam, że się narobiliśmy. Posprzątaliśmy elegancko mieszkanie całe. Wiecie, ona pierwszy raz przyjechała do Europy, pierwszy raz jest w Niemczech. Dla niej to jest całkiem coś innego. Całe życie mieszkała w Mersin. No i wiecie, no teraz chodzi tutaj, dla niej jest szok, była wtedy i mówi, jak to wszystko jest tanie. Wiecie, dla niej taki 1 euro, 2 euro to tak jakby 1 lira, 2 lira, nie? Ale jakby to tak przeliczyć, to wychodzi nawet i tak samo. Więc po prostu jest w szoku. No i właśnie przyjdą do nas, posiedzą. Widzieliście, ciasto podam, zrobię herbatę, zrobię turecką kawkę i zaraz wam pokażę jeszcze, co będę podawać. Wybaczcie, zabałagan, muszę kupić koszyki tutaj. Takie orzeszki podam. Takie orzeszki podam. Pistacje, jak widzicie. To jest bardzo dobra turecka kukurydza. Jak znajdziecie kiedyś na półkach, to ją wam polecam. Ona wygląda tak jak zaraz. O tutaj zobaczcie. Jest przepyszna. Ja też tutaj mam orzeszki. No i takie, wiecie, cola. Jak ja to pokazuję, że wy nic nie widzicie. Cola, soki, w razie czego chipsy i tak dalej, więc jest trochę sporo tego. O, jeszcze mam słonecznik, także jest okej, no. Także czekam teraz na gości. O, powiem wam, że stresuję się trochę, nie wiem czym, ale się stresuję. Zaraz wyciągnę taki większy czajnik na kawę, na herbatę. Później pokażę wam, będę tak, wiecie, troszeczkę nagrywać może też telefonem, nie tylko tym aparatem, ale będę wam pokazywać, co mniej więcej robię. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo wiecie, ona jest... Czyli ona wie, że ja nagrywam, bo ona mnie ogląda też, oglądała bynajmniej. No i przyjaciel też wie, że nagrywam, też obserwuje mój profil i tak dalej. Ale ten, no czasami się po prostu człowiek stresuje i czasami się trzeba też zapytać, czy się chce być nagranym, czy nie, czy chcesz być na filmiku, czy nie chcesz być na filmiku. Ja zazwyczaj jak nagrywam rodzinę, to oni widzą, że ja nagrywam i każdy wyraża swoje zdanie, tak? Ja chcę, że możesz mnie nagrywać, a nie chcą. Są ciotki, które na przykład kiedyś chciały, żebym je nagrywała, a teraz nie chcą, żeby je nagrywać, więc ja to szanuję oczywiście, więc na Sylwestra te osoby, co widzieliście, to wszystkie wiedzą, że ja nagrywam na YouTube'a i nie było żadnego problemu, także jak ktoś nie chciał, to po prostu nie wchodził w kadr, albo mówił mi, zasłoń tam mnie, albo wytnij, albo coś tam, także tak to u nas wygląda. Dobra, przyszłam sobie tutaj do dziewczyn na chwilę do pokoju, bo zapomniałam, że nie dograłam wam na temat tej paczki. Miałam wszystkie te rzeczy. Ona nie dowozi, nie wysyła paczek do Polski z tego, co mi wiadomo. Na Europę gdzieś tam Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Austria, chyba Norwegia jeszcze, czy jakieś, albo nie, Norwegia chyba nie. No nie, nieważne, ale na pewno do Polski nie wysyła. I to jest sklep online, gdzie są wszystkie tureckie rzeczy, podywany, zasłony, firany, rolety, wszyściuteńko jest, naprawdę. I ja ogólnie myślałam, że ten sklep jest tutaj w ogóle w Europie, że cały ten magazyn jest w Europie, a okazuje się, że to jest w Turcji. I to jest wysyłane z Turcji do Holandii i z Holandii później idzie na wszystkie rejony, tak jakby siedziba jest w Holandii i Holandia już później wysyła wszędzie te paczki. Powiem wam tak, wszystko fajnie, poza paroma minusami. Nie doczytaliśmy, po pierwsze, że ogólnie to miało trwać, już wam mówię ile, 20, czekajcie, 21,
dni roboczych, bo żeśmy coś tam nie doczytali i okazało się, że musimy czekać 21 dni roboczych i 9 dni roboczych na wysłanie paczki. Później się okazało, że jednak tak nie jest i że jakieś tam rzeczy nie ma, wysłali maila, że przepraszają, ale musimy jeszcze poczekać, bo czegoś tam brakuje i czekaliśmy następne chyba 2 czy 3 tygodnie. Nie chcieliśmy anulować, bo akurat to były rzeczy, które były dla babci. No i żeśmy poczekali, bo żeśmy zapłacili wszystko, żeśmy poczekali. Na sam koniec okazało się, że nie będzie moich pojemników, które chciałam do kuchni, do szuflad, takie wiecie, fajne na przyprawy i tak dalej, i że tego nie będzie, no i że po prostu oni sami to anulują z listy tego zamówienia i że wysłali już paczkę. No i faktycznie jak wysłali paczkę, to ona w ciągu właśnie tych 9 dni roboczych naprawdę szybko przyszła. I plusem jest... Nagrywam, mogę chwilę? Plusem jest to, że bardzo świetnie było wszystko zapakowane. Te szklaneczki, te talerzyki, naprawdę wszystko było genialnie zapakowane. Wszystko było tak, wiecie, że po prostu nie miało prawa się to zbić, ani stłuc, ani nic z tym cokolwiek zrobić, bo było naprawdę super zapakowane. Pierwszy raz widziałam, żeby tak było właśnie zapakowane szklanki, talerzyki, ta reszta. To było na plus. Minusem jest to, że trzeba naprawdę długo czekać i powiem Wam tak, są różne oceny tego sklepu na internecie. My oczywiście drugi raz czyliśmy bubla, bo nie weszliśmy i nie poczytaliśmy, co piszą na ich temat inni ludzie i okazuje się, że nie ma za dobrych takich tych ocen, że tak powiem. Jedni ludzie są zadowoleni, drudzy ludzie nie są zadowoleni. Jedni czekali na paczkę 3 miesiące, drudzy czekali powiedzmy 3 tygodnie, czy tam 4 tygodnie, więc no, zdania są podzielone. Wiadomo, to idzie z Turcji i to zawsze będzie się przedłużać, to i tak super, że przyszło w miarę szybko. Także ja Wam powiem, że troszeczkę jestem niezadowolona, że tak długo trwało. Ale wszystko przyszło fajnie zapakowane, wszystko z takich rzeczy wysyłkowych jest na plus. I co Wam powiem, no to jest tak, tak jest wszędzie, jedni są zadowoleni z wysyłki, drudzy nie są zadowoleni. Nam ten sklep poleciła Akana kuzynka, która zawsze tam zamawiała, wszystko zamawia do domu z tego sklepu, więc była naprawdę bardzo, bardzo zadowolona zawsze, więc no żeśmy nie czytali opinii. No, a opinie były naprawdę bardzo, bardzo różne. Jedni zadowoleni, drudzy nie. No ja polecam, ale warto przeczytać najpierw, ile będzie dany produkt szedł, jak długo. Bo to, co my zamawialiśmy, okazało się, że właśnie będzie szło tam 20, że oni to zbierają w ciągu 21 dni roboczych, a później to dopiero wysyłają, tak na tej zasadzie jakoś tak to było. Także ogólnie, total, czekaliśmy na paczkę 1,5 miesiąca. Długo, niedługo. Biorąc pod uwagę, że to z Turcji szło, także wydaje mi się, że nie było tragedii, chociaż bardzo chciałam, żeby ta paczka przyszła szybko, bo to miał być prezent dla babci pod choinkę, no ale się nie udało, będzie prezent na dzień babci, no, na dzień babci i dziadka, także tyle, no. Ja od siebie, jeśli chodzi o produkty i tak dalej, mogę polecić, bo tam są naprawdę różne firmy, różne produkty i lepsze, i gorsze, i tańsze, i droższe, i od wyboru do koloru, naprawdę jest tego multum. Także jeśli macie tylko ochotę i mieszkacie tutaj, wiadomo, ta strona jest ogólnie cała po turecku, ale wysyłają właśnie do takich miejsc różnych jak tutaj w Europie, tak jak Wam wspominałam na początku. Także parę osób się mnie wcześniej pytało o ten sklep, ja już podawałam nie raz jego nazwę, jeszcze Wam tutaj napiszę, tak, może ktoś jest, ma męża Turka, czy żonę Turczynkę i może ktoś ma ochotę sobie wejść, zobaczyć, czy może ktoś z Polaków mieszkających tutaj, chociaż jest troszeczkę trudniej, wiadomo, bo tam jest wszystko po turecku, ale podam Wam, może w razie czego ktoś skorzysta. Tyle. Trochę mnie tutaj czepiało i teraz coś rękami lata.
Nasi znajomi już poszli, było miło, sympatycznie, naprawdę super. Jestem umówiona zaś właśnie ze znajomą w tygodniu. Pojedziemy sobie gdzieś na kawkę czy coś. Trochę chcę jej pokazać też tutaj, bo ten jej mąż pracuje. To wiadomo, że tak nie może z nią gdzieś pojeździć za często, to gdzieś tutaj pojeździmy, może na zamek ją zabiorę albo coś, no zobaczymy. Mam trochę sprzątania. Eli przyniosła wszystkie zabawki chyba z pokoju, które posprzątałyśmy, ale no bo... Nisa? Nisu? To zostawił telefon na tym i Nisa wzięła czyj to telefon? No, Hagan poszedł jeszcze odprowadzić na dal, Nisusiu, na dół, z Elif, a ja biorę się tutaj za porządki. Nie wolno, kochanie, ci telefonu, nie wolno. Nie.